będą w tych kwalifikacjach walczyć. Rozpoczyna je Ukrainiec Jewgen Marusiak. No, duża odwaga tego 20-letniego chłopaka. Wszyscy sobie doskonale zdajemy sprawę z tego, że skocznia mamucia czy obieg do lotów narciarskich to bardzo poważne wyzwanie. Ta w Planicy ma rozmiar 200 metrów, punkt konstrukcyjny 200 metrów, rozmiar 240 metrów. Ryu Kobayashi poleciał tutaj 252 metry i to jest rekord tego obiektu. No a Marusiak uzyskuje 129 metrów. No i tak to jest najlepszy jego skok oddany dzisiaj, bo... Естественно, прыгуны могут летать и дальше, естественно. Ну, сегодня квалификация. Сегодня квалификация. Основные соревнования состоятся в ближайшие выходные. Ну, а сегодня будет отбор, и, естественно, спортсмены будут отбираться, и в том числе будет установлен порядок старта под тем результатом, который они покажут сегодня. Плюсовая температура, не знаю, насколько это повлияет на дальность полетов. В общем-то, трамплин должен быть идеально, конечно, подготовлен. Все-таки это полеты на лыжах, это необычные трамплины, которые, как правило, порядка 130-140 метров в Кубке мира. Это полеты, это... Бегу, крайний уж так далеко не пофрунул, хотя же, мысля же... Końcówka sezonu w przypadku Krańca znacznie bardziej udana niż początek. No, można tu zastosować pewną analogię z występami Adama Małysza, chociaż Polak plasował się znacznie wyżej od reprezentanta Słowenii, nawet wtedy, kiedy teoretycznie rzecz biorąc mu nie szło. W tych zawodach będziemy mieli okazję obejrzeć wielu... Po kolei te fazy lotu. Może gdzieś tam lądowanie, odjazd, no ale skoro nie mogą korzystać z powtórek telewizyjnych, no to wszystko tak troszkę na wyczucie chyba, nie? Witalij Kaliniczenko. Drugi z Ukraińców. 186,5. To tegoroczny... Właściwie dzisiejszy rekord życiowy. Poprawiony? Poprawiony chyba. Poprawiony chyba przed chwilą. Cieszy się ukraiński trener, no bo będzie miał zawodnika skaczącego jutro. Wiele na to wskazuje. Popatrzmy jak z wiatrem. No nie było huraganu. 195,5 metra. No już bliziutko. Bliziutko do 200 metra. Noty dla Kaliniczenki po 16 punktów od większości sędziów, tylko polski sędzia dał o pół punktu niższą, no ale to się liczyć nie będzie.